parę słów wyjaśnień. Otóż ten człowiek stworzył kiedyś serię, z której ten człowiek czerpał część nawiązań w swoich pierwszych dwóch grach. Dzisiaj będzie pierwsza gra z serii stworzonej przez tego człowieka. Miłego oglądania. Ahoj, Mateusz SSJ8 z tej strony i kolejna seria Zagrajmy Wy. Tym razem jest to Green Levita. Gra stworzona przez samego Empire'a, jedną z legend polskiej sceny RPG Makera. Ta wersja, którą jak nam została w oryginalnej, czyli oficjalnej wersji, zmieniona. Wersja jednak, którą ja gram, to jest po dokonanych przeze mnie przeróbkach przywracających to, co było w poprzedniej wersji. I nie przedłużając już dłużej, gramy! Informacje ogólne od autora i korektora. Chcesz je przeczytać może? A mogę sobie czytnąć o autorze? Nie, dawaj, może czytnę o korektorze. No, tego tu nie było. No i ruszyliśmy. Gdzie ja jestem? Co jest grane? Jak ja się stąd wydostanę? Oczywiście są tu literówki. To pewnie przez tę jakąś rosyjską. A mówiłem Michałowi, żeby ją zostawił. No i co ja teraz robię? To jest jakiś pomnik staruszki. O tak, dość znajome. Dla tych, co nie wiedzą nic o RPG Makerze 2003 i 2000, oba mają podobną grafikę i oba pozwalają mieć 4 osoby w drużynie. Żeby stąd zniknąć, trzeba powiedzieć to zaklęcie. Ti du busi basa. Ble, ble, ble. To jest życzenie. Dobra. I policz do 3. Raz, 2, 3. No i nic się nie stało. A jednak. No fajnie. No i gdzie ja teraz jestem? O, tam ktoś jest. Hej, ty tam. Siemka. Ja jestem 7 mały 7, widzisz? I... Siemka, mów, co ci leży na sercu. O tak, to jest Bu. Reptile miał jakiegoś pioła na punkcie Dragon Balla. Zresztą, co dziwne, że się nie dogadujemy mimo tego. Bo ja też lubię Dragon Balla. Takie głupie określenie. Zgubiłem się, byłem na imprezie. I nagle nie wiem co, jak jestem tutaj. Czy możesz mi powiedzieć, co jest grane? Zresztą mi nie ma pojęcia, co jest grane. Ja tu siedzę od wieków i nie narzekam. A jak chcesz się stąd wydostać, to chodźmy do naszego baru. To jest taki dom z czerwoną widokówkami. Tam jest też biblioteka i ostatnio czytałem o podobnych przypadkach. No i mamy Bu w drużynie. Oczywiście dla osób więcej pracujących w RPG Makerze, XP, z
Ręce otwiera. Co otwiera menu? Tak samo X. Enter to jednak tradycyjnie interakcja. Widać, że Reptile nawet tutaj nie pracuje zbyt dużo. Błąd z lokowaniem. Wcześniej podłoga i ściana była drewniana, ale... Widać, że użył chipsetu podłogi na ścianę. W każdym razie wychodzimy. I piękny paralaks w tle. Tu jest budynek z przewodą dachówką. Typowe dla początkujących. Bezopie. Nie teraz. Muszę się nauczyć podlatować przez Saint'a, nie przeszkadzać. Kurczę, jak Simon to robi. Mały przecież Barty jest po prawej. Dziwne, że powiedział po prawej. Jak mógł powiedzieć, że to drugi budynek. Oto i bar. Oczywiście przez ten błąd ze ścianami możemy wejść za ladę do sprzedawcy. I oto co tu mamy. Miksturka HP, odtrutka, eliksir rady, wiadomości, łuk, szelasty kasę, hełm. No nieźle. Tu nie ma wyjść. I ten gość. Syku, zostaw mnie w spokoju. Daj zjeść ostatni posiłek. Dzisiaj mam jadłówkę. O tak, nawiązało się do tego. Jak zwykle, w tym barze są najlepsze hamburgery. Palce lizać. Zapiekanki są długie jak pół euro. Dobre dla ciebie. I oczywiście, przez to, że podłoga, przez to, że drewniana podłoga służy tu za ścianę, możemy chodzić po ścianie. No i chyba coś poszło tu Reptile'owi, nie tak. Z tą ladą, za którą służy tu płot. Widzicie? Krzywo. Tak samo jak tu. Tylko, że tym razem upewnił się, że nie ominiemy tego gościa. Hej, cioty, przepuszczę was za 5 złotych. Ale my nie mamy kasy. Nasza strata. No dobra, chodźmy pożyczyć kasę od Jarga. Tego gościa tu nie będzie, jak wrócimy, jasnie. Mały, poczekaj tu na mnie, muszę z Jarkiem pogadać. Siemka, Jarko. Siemka, bo co słychać? Jak na razie, dobrze słychać. Jarko, tam chyba, że jest jakiś koleś, co nie chce nas wpuścić do biblioteki. A ja chciałbym małemu pomóc, bo... nie gadaj tyle. Ja muszę iść teraz do tej biblioteki. Bo normalnie nie mam pojęcia, jak można podlatować przez Saint'a. Lepiej jak ja pójdę z wami. I oczywiście przyłączył się. Jeszcze dziwnie tyłem stanął. Dziwne, że mamy tu wieżę, która... Nie może być interakcję. Dlaczego Jargo uczy się podmasować przez Saint'a? Jakby ktoś nie wiedział, Saint jest programem graficznym,
truty nas tak, który jest jedynym do edycji na świeżo postawionym systemie Windows. Sam używam Gimpa. A tu wchodzimy i... Dobra, mały, daj nam znać, jak skończy. My z Bu będziemy tutaj czekać. Że co? Tak szybko? Widać, że Reptile popełnił błąd. Dobra, badajmy, co tu pisze. Aby poprosić do realnego świata, musisz postąpić zaszczepiająco. Jak wyjdziesz z baru, to tam masz oto, bo przyszedzie się guzik. Naciśnij go. Wejdź do góry i pokonaj Kiska. Po pokonaniu Kiska musisz pokonać jeszcze jakiś padek. I... Hej, nie ten! Ktoś wyrwał stronę z książki. Dobra, ale mniej więcej wiem, co mam zrobić. Przewidziałem, akurat ja w miasteczko nowoczesny jeden przewidziałem próbę wyjścia bez uprzedniego czytania i dałem, że jak próbuję wyjść z biblioteki w barze bez uprzedniego przeczytania książki, to Tails przypomni Sonicowi, że ten nic nie przeczytał. Reptile'owi widać nie chciało się to bawić, więc nic dziwnego. Faktycznie, no faktycznie, jest tu jakiś przełącznik. Tryk. I pojawiła się Lida. Po niej idziemy na górę. Ta mapa pojawiła się jeszcze w innych częściach. No i mamy... Pająki! Dziwne. Dziwne, żadnych przeciwników. Ta zasada Westega. Jeśli chcesz mieć łatwo, musisz przy pierwszym przeciwniku zdobyć kasę. No i udało się. 30. Niestety... Reptile nie pomyślał o czymś takim jak kasa. I tu mamy... Cześć, gdzie dążycie? Witam, bracie Simon. Więc szukamy takiego liska z 9 ogonami. Ponieważ ja muszę go pokonać, żeby... A co się stało? Właściwie to jest długa historia. Nie mamy czasu, żeby gadać. Przyłącz się do nas. No i przyłączył się. Mamy kilka drzwi. Oczywiście Reptile nie zadbał o to, żebyśmy nie mogli przełożyć drzwi, stojąc pod ulicą o nie ściany. I salamandra. Tego co pamiętam, to w poprzedniej wersji, ci przeciwnicy więcej tłumi. No i boss to tamty. Idziemy. Tu lepiej zapiszę. Nie żebym się obawiał, ale tego przeciwnika nie ma. Co, ty jesteś Kicek? Tak, to ja, a oto Bieda. Wygląda jak Minotaur, szczerze. Dobra, możesz mi oddać swój naszyjnik?
na nas spadłeś? Pewnie by na mnie głaz spadł, niż bym miał ci oddać na szyi. No i głaz spadł. Może inaczej. Pewnie by mnie pokopał. No i Bjorn go trzasnął. Bez walki się nie poddam. No i właśnie. Kyubi no Hitsune. Już bije. I ten już robi nam ziaję. Tylko czemu on ma wełnę? Tylko czemu on ma głowę wełna na końcu każdego dowodu? Rozumiem, że to bestia. Ale nawet na to tak nie wyglądał. Znaczy się Kurama. Dobra, mały, moja robota jest skończona. Fajnie była, ale na serio muszę się nauczyć podpatrzeć przez Fejka. Simon, jak będziesz milionem Tyla, powiedz mu, żeby do mnie przeskoczył. Dobra, Janko. No to idziemy szukać Reptile'a. I jako, że przełączyliśmy już te dziwnie, to one już zostaną tak, jak były ustawione. Na wieki wieku. Dobra. Za wolno mi to idzie. Może nie wiecie, ale ile ktoś przechodziliśmy tą górą od miasteczka, w którym mieszkał mu, to mieliśmy... To mieliśmy różne zmiany na tej mapie. Te mapy, z tego co pamiętam, pojawiały się tylko w pierwszej, w drugiej, czyli w drugiej części, oraz w drugim epizodzie czwartej. Fear of Time. Ta mapa również wystąpiła. Za każdym razem przed obioda na możliwości RPG Makera, którym ją mieliśmy. Otóż ja go teraz... Że co? No to Reptile się nie popisał. O. Obręb mocy. No nie. Kupię je. Trzeba wyekwipować. Chociaż ataku będzie więcej. Najgorszą rzeczą w tej grze jest niestety bieganie. Serio, rozumiem, że Reptile'owi nie bardzo się chciało dodawać takich rzeczy. Ale serio, szybsze bieganie bardziej by się przydało. Super. No, nie wiem, co było to super.
Ale... No tak. Trzeba przeoczyć te dźwignie. Tu już trzeba uważać, tu już będzie gorzej, bo wejdę. No właśnie. No i za. No i za cudy. Za cudzia tej grze jest co najgorsze, co nas może spotkać. Widzicie? Za każdym razem, jak jest tu na naszej postaci, to był przed akcji jest przed ogie. I to nie co jedną kolejkę, ale co tutaj, niezależnie od tego, którą postacią się ruszy. Mam nadzieję, że mogę się jakoś uleczyć. Teleport. Oczywiście, bo nic nie ma. No i się wkopaliśmy. I Reptile się pojawił. No i tu cenzurę. Nie czytam tego. No i Reptile pomylił kierunek. Tu powinien być backslash. Niestety, błąd nosi obrażenia od trucizny, ile kto cię kradnie. Widzicie? 205. Już 204. Na szczęście na mapie zabiera nam to tylko jeden punkt zdrowia. I teraz, Panex! Czy to nie jest czasami ten głupi gad? A kogo przyniosłeś ze sobą? Czy to nie jest czasami był ten ksiądz z zwariowanym punktem na kółku? O, jeszcze Simon, dziadek od soldata. Jeszcze jakiś RPG maniak. Mów pacionek, Panex. Poznasz, co to znaczy ból. Pożałujesz. Gij! I oto Panex. Będę musiał go strzelić. Po co leczenie? Na szczęście jak spadnie nam do jednego punktu zdrowia, to już nas nie powali. Ale nie można tego powiedzieć o przeciwnikach, którzy dalej mogą nam robić zmianie, kiedy jeszcze nie w tym stanie. A co sobie przeczytacie tam? Oto patyt, zaliczy w każdym razie zaczynamy teraz z Paneksem. Pewnie zastanawiam was, czemu nie czytały tej kwestii w tych szkieletach. Otóż Panex powiedział, że gdy kontrolowe są do niczego, nasz soldat jest... A przynajmniej tak mówił sam Reptile. W każdym razie sklepaliśmy Paneksa. No i tyle. Co jest? To tylko był sen? Cześć, Simon, Paneks? Jezu mój kochany, znowu zaspałem na informatykę. I oczywiście pobiegł na lekcję. Dzień dobry. Mały, znowu się spóźniłeś. Ty leni. Tak, wiem, ja przepraszam panią, ale... Jeszcze śmiesz przepraszać? Ty pajacu. No i koniec. Mamy, kto wystąpił?
Mały Jarko Bu Simon Reptile. Reszta się nie liczy. Dzięki, że zagrałeś. Gra stworzona przez Reptile'a nawet podał swoją skrzynkę mailową. Dziwne. Dziwne, że wspomniał o prawach autorskich. Że należą do twierdzy RPG Makera. Ale rozumiem, że to do gry. I oczywiście, typowy błąd do Mitsubishi'a. No ale przeboleć to można. Bo nawet Pinokio na SNES-a kończył się tym napisem na ekranie. Wiem, bo oglądałem longplay. W każdym razie dziękuję wam, żeście siedzieli ze mną te 25 minut i zapraszam do następnej serii Zagrajmy Wy, która być może będzie już dłuższa niż jeden odcinek. Co wtedy będzie? Nie wiem jeszcze. Czas pokaże. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy chłodno, oglądajcie też inne filmiki na moim kanale i na razie. Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!